W 1921 roku Guccio Gucci założył House of Gucci we Florencji jako mały rodzinny sklep ze skórą. 17 lat później rozszerzył swoją działalność o drugą lokalizację w Rzymie pod naciskiem swojego syna Aldo. Wtedy jednoosobowa firma przekształciła się w firmę rodzinną. Guccio miał 5 synów. Jednym z nich był Aldo Gucci, który w wieku 20 lat zaczął pracę na pełny etat w firmie. W 1952 roku Aldo wraz ze swoimi braćmi tuż przed śmiercią swojego ojca Guccio pojechali do Nowego Jorku i otworzyli pierwszy sklep poza Włochami. Gucci stał się symbolem statusu z dnia na dzień, kiedy bambusowa torebka pojawiła się na ramieniu Ingrid Bergmart w filmie z 1954 roku Podróż do Włoch. Insygnia GG stały się natychmiast ulubieńcem celebrytów i rodzin królewskich. Prezydent Kennedy ogłosił Aldo pierwszym włoskim ambasadorem w dziedzinie mody. Aldo przez 30 lat rozwijał firmę, otwierając kolejne sklepy w Tokio, Hongkongu, Chicago czy Los Angeles. Aldo ożenił się z Olwen Price, z którą miał dzieci. Jednak przez 30 lat ukrywał przed rodziną i opinią publiczną swoje drugie życie z Bruną Palombą. Była to piękna ekspedientka w jego rzymskim sklepie, dla której stracił głowę. Aldo nie mógł sobie pozwolić na rozwód, ponieważ włoskie prawo pozwoliło na rozwody dopiero w 1974 roku, ani na publiczny skandal. Aldo wraz ze swoją kochanką mieli córkę, którą przez 10 lat ukrywali przed światem i mediami. Drugim synem Guccio Gucci był Rodolfo Gucci, który w młodości zajmował się aktorstwem, jednak po śmierci ojca wrócił do rodzinnego biznesu. Rodolfo i Aldo podzielili się między sobą firmą 50-50 i razem zarządzali marką. Obaj bracia mieli synów. Rodolfo Maurizio Gucciego, a Aldo Paolo Gucciego. W 1972 roku Maurizio, syn Rodolfo, poślubił Patrycję Reggiani. Ojciec Maurizio nie pochwalał ich małżeństwa, uważając, że Patrycji zależy tylko na pieniądzach rodziny. Patrycja kochała życie w luksusie. Zawsze chciała budzić podziw innych. Nigdy nie ukrywała swojego uwielbienia do pieniędzy czy sławy. It's better to cry in Rolls Royce than to be happy in on a bicycle. That's for sure. Dzięki Maurizio mogła sobie pozwolić na najdroższe restauracje, ubrania czy biżuterię. Rok po ślubie umarł Rodolfo i to Maurizio przejął jego 50% udziału w firmie, co przyczyniło się do życia w jeszcze większym luksusie przez parę. Patrycja uwielbiała nosić ogromne ilości złota, dlatego w Mediolanie nazywano ją Tutenchamonem. Po ulicach miasta spacerowała z papugą na ramieniu, a jeśli miała taki kaprys, leciała firmowym odrzutowcem na zakupy do Stanów. W dodatku kontrolowała każdą decyzję męża. Męża, który razem ze swoim wujkiem Aldo zarządzali teraz marką. In life I been the engine of the family. The engine. And the whole family they were the wagons. Now you know the engine without the wagons is worthless. And the wagon without the engines they don't move. But if you put them together, you create something. Jednak wspólne zarządzanie doprowadziło do konfliktów. Każdy z nich miał inną wizję prowadzenia firmy. Do głosu również chciał dojść Paolo Gucci, syn Aldo. Za plecami Aldo, Maurizio i Paolo dogadali się, w jaki sposób pozbędą się najstarszego z rodu. Jednak Aldo w żaden sposób nie chciał odpuścić. Aldo will die in the middle of his shop. Paolo i Maurizio zdecydowali się na dość radykalny krok. Paolo doniósł na swojego ojca do urzędu skarbowego, oskarżając go o oszustwa podatkowe w wysokości 7 milionów dolarów. Tym samym Aldo Gucci został skazany na rok pozbawienia wolności, a w międzyczasie Maurizio wykupił udziały Paolo. Rządy Maurizio doprowadziły firmę prawie do upadku. Wszystkie ekskluzywne zachcianki swoje i swojej żony Patrycji pokrywał z pieniędzy firmowych. Zapraszał gości na ostrygi do Paryża, gdzie lecieli jego prywatnym odrzutowcem, a następnego ranka wracał do Mediolanu. Aby ratować finanse, wpadł na pomysł podzielenia udziałów z Invest Corp, firmą, która kilka lat wcześniej zarządzała marką Tiffany i znacznie polepszyła jej dochody. Problemem było to, że 50%, które chciał sprzedać firmie, należały wciąż do Aldo.
Gdy Aldo opuścił więzienie, Maurizio zaczął negocjować z nim sprzedaż jego udziałów. Aldo z racji wieku i załamaniu po zdradzie swojego syna sprzedał firmie InvestCorp swoje 50%. Tym samym Maurizio jako jedyny z rodziny Gucci stanął na czele imperium. Rok później Aldo umarł. Jednak w życiu prywatnym Maurizio zaczęły się problemy. Zaczął dostrzegać, jak zły wpływ na niego i rodzinę ma jego żona Patrycja. Zaczęły się kłótnie i nieporozumienia pomiędzy małżonkami. Kilka miesięcy później Maurizio zażądał rozwodu i ogłosił, że odchodzi do kochanki i swojej przyjaciółki z dzieciństwa Pauli Frenchy. Patrycja otrzymała apartamenty w Mediolanie i w Nowym Jorku. Podczas batalii sądowej wynegocjowała sobie alimenty w kwocie 1,5 miliona dolarów rocznie. Jednak wielkimi krokami zbliżał się ślub Maurizia i Pauli, a to obniżyłoby alimenty o połowę. Maurizio avrebbe voluto sposarsi con... Ho detto non è possibile. Era certa che lui metteva da parte le sue figlie per Paola Franchi. Maurizio era tranchant, l'ho saputo, e ho detto ma che bastardo. Uważała, że należy jej się część majątku nie na podstawie prawnej, lecz emocjonalnej. Twierdziła, że Łódź należy do niej, podobnie dom w Sankt Mortis. Zdaniem Patrycji sukces Gucci'ego w dużej mierze wynikał z jej rad. Quindi io non sono più legittimata a portare il nome Gucci. Però io lo continuo a portare. Patrycja nie mogła się z tym pogodzić. Poprosiła o pomoc swoją przyjaciółkę, wróżkę Pinę. Dwudziestego siódmego marca 95 roku Maurizio został zastrzelony przez wynajętego zabójcę na schodach przed swoim biurem. Na początku motyw zbrodni nie był znany policji, podejrzewali oni nawet włoską mafię, jednak po dwuletnim śledztwie udało im się rozwiązać zagadkę zabójstwa. Ciało Maurizio zostało spalone i pochowane wraz z członkami rodziny, a Patrycja wraz z zabójcami została postawiona przed sąd. Zapłaciła ona 400 tysięcy dolarów za zabójstwo męża i została skazana na 29 lat pozbawienia wolności. Wraz z Patrycją skazani zostali zabójcy, jak i jej przyjaciółka Pina. Następnie skrócono wyrok do 26 lat. W 2007 roku zaproponowano jej zwolnienie, jednak warunkiem było znalezienie sobie pracy. Patrycja odrzuciła z obrzydzeniem ofertę, mówiąc: nie przepracowałam ani jednego dnia w życiu i teraz też nie mam zamiaru. W 2016 roku wyszła na wolność za dobre sprawowanie. Do trovare una questa squadra Bassotti che me l'hanno fatto. Cioè Pina, lei aveva parlato con me. E se io facessi ammazzare tuo marito, io gli avevo detto: guarda, quando vuoi. Non avrei mai pensato che Pina riuscisse a mettere insieme questo gruppo di, non so, per ammazzare Maurizio. Io non pensavo che mi avrebbero beccato. Aktualnie mieszka w Mediolanie, gdzie często można ją spotkać podczas spacerów z papugą na ramieniu. Il posto dove io ho passato 18 anni. Il carcere non mi ha cambiato assolutamente, perché io così come sono entrata, sono uscita. Io sono Patrycja Reggiani Gucci. Po śmierci Maurizio firmę przejął Domenico De Sole wraz z InvestCorp i doprowadził firmę do rozkwitu oraz ogromnych sukcesów. Dziś marka jest jedną z generujących największy dochód w branży modowej, a ubrania Gucci zdobił większość celebrytów. If I met Maurizio now, I will tell him, forgive me.